Czy wy to słyszycie? A to oznacza tylko jedno. Mamy wakacje. Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego i rozpoczynamy przygody. I plecaki, które do tej pory dzieci nosiły do szkoły, zmieniają swoje zastosowanie. Nie będzie już tam książek, a będą lunchboxy. Będziecie zwiedzać świat, podróżować, no i po prostu spędzać czas razem w wakacje, więc dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jakie fajne posiłki można przygotować sobie na drogę, właśnie na takie wakacyjne wypady. Jeśli ten temat Was interesuje, zostańcie ze mną. Wakacje to taki czas, kiedy spędzamy zdecydowanie więcej czasu na zewnątrz, na wycieczkach, na podróżach, a mniej czasu w domu. I wtedy kluczem jest organizacja czasu. Na przykład można wcześniej robić zakupy, przygotowywać posiłki na 2 dni z góry. Można je mrozić, można sobie przygotowywać wszystko na przykład w pudełeczkach i chować do lodówki, ugotować wielki gar bigosu, zrobić sałatkę, coś co sprawi, że później tylko wrócicie do domu, odgrzejecie to wszystko, żeby po prostu mieć więcej czasu na aktywność na dworze. Więc zaczniemy od takiego bardzo szybkiego i zdrowego śniadania. I ja tutaj mam, słuchajcie, kaszę. To jest kasza jaglana, którą sobie już tutaj w takim ładnym garnuszku ugotowałam. I teraz po prostu na śniadanie przygotujemy kaszę z owocami. Zobaczcie, kaszę jaglaną przekładam łyżką do lodów, żeby to ładnie wyglądało. Całość polewam olejem z pestek dyni. Możecie też dać lniany olej. I układam owoce. Tak naprawdę, gdybyście chcieli zjeść na przykład śniadanie w formie pikniku gdzieś na łące czy nie wiem, na plaży, to również możecie sobie to przygotować i po prostu zapakować do pojemniczka. Moje córki uwielbiają tak przygotowane śniadanie. Uwielbiają kaszę jaglaną z owocami. I całość jeszcze posypiemy płatkami migdałów. Śniadanie mamy już za sobą, to teraz zajmijmy się, powiedzmy, drugim śniadaniem, tak zwanymi przekąskami. I tutaj ja polecam osobiście wszelkiego rodzaju wafle ryżowe. One są nawet pakowane takie po 2, więc można zabrać kilka ze sobą takich opakowań. Można zabrać ze sobą na przykład takie płatki, które są płatkami, te akurat, to są płatki kukurydziano-ryżowe z dodatkiem kakao. I do tego w pojemniczkach na przykład jogurt naturalny, albo mleczko kokosowe, to gęste, albo na przykład wszelkiego rodzaju pokrojone owoce, warzywa w słupki, zaraz zresztą je przygotujemy. I takie posiłki świetnie sprawdzają się też nawet w samochodzie, jeżeli jedziecie w jakąś długą trasę, zresztą w samochodzie, takie nawet zwykłe, fajne kanapki, znaczy wiecie, zwykłe, niezwykłe, kanapki z sałatą, z pesto, z wędliną, żółtym serem, kiszonym ogórkiem albo, nie wiem, ogórkiem małosolnym, super się będą sprawdzały, więc przygotujmy teraz kilka owoców i warzyw. Pokroimy to w słupki i zaraz to będzie gotowe. I zobaczcie, w tak przygotowanych kubeczkach możemy sobie po prostu zabrać już przygotowane warzywa i owoce. I kolejna przekąska na drogę gotowa.
przed nami ostatnia propozycja, czyli obiad. Zależało mi na tym, żeby pokazać Wam taką propozycję, która będzie jednocześnie super smakowała na ciepło, jeśli będziecie ją jeść w domu, ale też na zimno, zapakowana w pojemniczek do lunchboxa. Dlatego przygotujemy kaszę i to będzie kasza z suszonymi pomidorami, z warzywami, z serem feta i ze słonecznikiem. Zabieramy się za przygotowanie tego wszystkiego, także najpierw sięgamy po warzywka. Będzie nam potrzebna papryka, możecie użyć dowolnych kolorów, więc wybierzcie takie, które lubicie. Weźmiemy dzisiaj czerwoną i cebulka. Przed chwileczką ugotowałam kaszę i tutaj mam kaszę gryczaną paloną, możecie zamienić na białą kaszę gryczaną, jeśli wolicie. A teraz na patelni podsmażymy sobie warzywka i to będzie dzisiaj w naszym wykonaniu po prostu papryka i cebulka. Dodałam na patelnię jeszcze masło i teraz przez chwilę to podsmażymy. Chodzi o to, żeby warzywka były al dente, więc to potrwa dosłownie 2 minutki. Warzywa są gotowe. Teraz dodajemy do tego naszą kaszę. Oliwki. Ja dodaję oliwki w całości. Wy możecie dodać też czarne albo możecie je pokroić. Znacie swoje dzieci, wiecie w jakiej wersji po prostu zjedzą. I suszone pomidory. Suszone pomidory zaraz jeszcze pokroję, bo w takiej wersji to nawet ja nie lubię, więc sobie odstawiam na chwilę tą patelnię, pokroimy pomidorki. Pokażę Wam teraz, jak w łatwy sposób pokroić taki ser, bo on się często kruszy. Jak weźmiecie sobie na nóż, tylko róbcie to ostrożnie, troszeczkę oleju albo oliwy, to zdecydowanie łatwiej będzie Wam ten ser pokroić. Zobaczcie. Widzicie? Jakbyście chcieli na przykład do jakiejś sałatki dać takie ładnie pokrojone plasterki bez rozpadania, to możecie ten trik sobie zastosować. Pozostaje nam teraz tylko przyprawić to przyprawami, które najbardziej lubicie. Uważajcie z solą, bo ser feta jest słony i kasza też była gotowana w osolonej wodzie, więc najpierw spróbujcie. Ja dodaję czosnek, pieprz i troszkę soli himalajskiej z pomidorami. Całość delikatnie mieszamy. Ok, przekładamy teraz danie do pojemnika. I gotowe. Właściwie to zaraz będzie gotowe, bo jeszcze pozostało nam posypać po prostu słonecznikiem i dodać jakąś zieleninkę, więc zaraz, słuchajcie, jeszcze skoczę po bazylię. Mam tutaj bazylię i miętę i po prostu porwę sobie takie większe kawałki. Ale to pachnie. No coś cudownego. Więc pojemniczek możemy teraz zamknąć i chowamy go do lodówki. Zaraz zobaczycie, jak jesteśmy przygotowani. Wszystkie te rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, możecie sobie śmiało przygotować nawet dzień wcześniej, a następnego dnia po prostu wstać, otworzyć lodówkę, spakować się, wybrać cel Waszej podróży i zdobywać świat. Jesteśmy gotowi, spakowaliśmy się, zabieramy misia w teczkę i jedziemy na wycieczkę, a dla Was jeszcze krótkie podsumowanie. Jeśli chcecie, żeby Wasze podróże były bezproblemowe, inspirujące i żebyście wrócili z nich zadowoleni, to pamiętajcie o tym, żeby wcześniej dobrze się przygotować, a w skład tego przygotowania wchodzą też fajne posiłki. Wybierzcie sobie fajny cel Waszej podróży, a następnego dnia rano, czyli to będzie już trzecie, wstańcie z uśmiechem, spakujcie wcześniej przygotowane posiłki, załóżcie plecak i udanych wakacji.